Wysoka Rado, Szanowni Panie Burmistrzu, Szanowni Goście, ja tak króciutko, bo ja już teraz mam wrażenie, że nieodparte, że to już jest taki konflikt ambicjonalny. Nie róbmy tego naszym mieszkańcom, nie róbmy tego naszemu miastu, dajmy pracować naszym urzędnikom po prostu, bo urząd w tej chwili stoi w miejscu. Wszystkie gminy praktycznie robią już krok do przodu, są projekty, już są inwestycje, już planowane, praktycznie są przetargi, już wyodrębnieni wykonawcy, a my cały czas tkwimy w martwym punkcie i tutaj deliberujemy nad budżetem. Apeluję do wszystkich, proszę o rozsądek. Dziękuję bardzo. Już po kolei, znaczy myślę, że należałoby zamknąć tą dyskusję, przejdziemy do głosowania. No dobrze, proszę bardzo, pan Krzysztof. Panie Przewodniczący, przede wszystkim moja ulica tam została wykreślona, chyba też mam prawo jakoś zabrać głos. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja tylko dwie sprawy. Tutaj jak radny Łukasz stwierdził, faktycznie, no poszliśmy w 30 na kompromis, jak najbardziej. Ja dopiero 31 rozmawiałem z burmistrzem na temat zdjęcia i dopiero wtedy to był wykazane zdjęcie Kocika i Brzezińskiego chodnik. W zamian za to były inne ustalenia, które zostaną spłynięte na nasze osiedle. Z tym, że tutaj chciałbym powiedzieć, że ten kompromis tak do końca tutaj dla mnie nie jest widoczny, ze względu na to, że oprócz zadań zostały wprowadzone jeszcze inne rzeczy, na przykład 170 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, to było 170 tysięcy na promocję miasta, która nie do końca jest dla mnie wyjaśniona. Już raz mieliśmy głosowania na temat promocji miasta, które były nieuzasadnione, niewyszczególnione, czy jak to tam zwał, i poszły na promocję, no wtedy jeszcze chyba nawet sama pani Agnieszka stwierdziła, że promocję pana burmistrza. W tym nie wiem, dlaczego w tym momencie teraz nagle Agnieszka proponuje, żeby takie coś znów powstało. Później będziesz miała znów pretensję, że będzie promocja prywatna. Więc tutaj ten kompromis, w ten kompromis to troszeczkę mi tutaj wygląda na to, że zostały dodatkowe wrzutki zrobione z innej części. My rozmawialiśmy na temat inwestycji, a nie dofinansowywania jakiejś promocji czy coś w tym stylu. Odnosząc się do pani skarbnik, bo grzecznie sobie czekałem, powiem, to pani skarbnik powiedziała w grudniu na sesji, że nie pomoże nam pani, więc to były pani słowa, dlatego ja cały czas tu utrzymywałem to, co na dzień dzisiejszy, to, co dzisiaj się pani wyraziła w moim kierunku. A następnie jeszcze jedno powiem, jeżeli byśmy mieli głosować nad propozycją pana burmistrza, ja jestem jak najbardziej za kompromisem, tylko tutaj jest jeden szkopuł, bo dostaliśmy od pana burmistrza, od pani skarbnik ten projekt. W tym projekcie na komisji zauważyłem błąd, miał zostać poprawiony, ale nam nie został to dostarczone, więc w tym momencie mamy wszyscy nadal projekt z błędem. Nie wiemy, czy teraz został on poprawiony, czy nie, w jakiej formie będziemy teraz go głosować, bo jeżeli będziemy głosować z tym błędem, to później no, w jaki sposób będziemy poprawiać? Tutaj no, nie za bardzo widzę. Myślałem, że otrzymamy jakąś poprawkę, nie dostaliśmy żadnej. A apel pani Agnieszko, no tutaj, no dobra, nie będę już komentował tego apelu koleżanki, ale myślę, że chyba raczej był nie na miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pan burmistrz, tak, jeszcze. Panie Przewodniczący, proszę nie mieć poczucia, że ta dyskusja jest w tej chwili nie na miejscu, bo ten temat był nabrzmiały i może to, że teraz wybrzmiewa, to będzie po prostu w dalszej części obrad spokojniej, a mamy dzisiaj ze sobą mieszkańców w większej liczbie i myślę, że zainteresowanych też przebiegiem tej sesji i przyszłością miasta, więc dobrze, że o tym podyskutujemy, bo rzeczywiście porządek obrad przewiduje, jest remedium na wszystko, co w tej chwili, w jakiej sytuacji jesteśmy. Porządkuje i niweluje wszystkie zastrzeżenia RIO i wprowadza zmiany, o których tutaj zapominamy mówić. Te zmiany wynikają z potrzeb mieszkańców. Czy Państwo nie słyszeli, co się działo od 17 grudnia? Jak zareagowali mieszkańcy na projekty zmiany niektórych zadań wprowadzonych przez państwa. Rzeczywiście nie pojawiły się dwa zadania, ale jedno istotne również się też nie pojawiło, o którym najbardziej była mowa, to był Telebim. Nikt nie widzi uzasadnienia i to zadanie nam zrobiło bardzo dużą popularność w cudzysłowie w Polsce.
wręcz i wydaje się, że ten temat po prostu był nieprzemyślany. A w drodze kompromisów, rzeczywiście w trybie pilnym poprosiłem o spotkania, aby były też w charakterze komisji. Państwo z różnych powodów, często feryjnych, wyjazdów, nie wszyscy brali w tym udział i to już nie jest moja wina. Na ostatni moment, jaki tylko można, przygotowaliśmy te zmiany po uzgodnieniach z Państwem, apelując do sumienia, jakby apelując do stanu rzeczy, jaki dzisiaj jest, wprowadzając zmiany, jakie na dzień dzisiejszy, na koniec stycznia już były nam znane. I to jest bezwzględnie krok do przodu. Popieram głos tutaj pani Jęsiek-Barabasz, która mówi o konieczności działań, rzeczywiście ogłaszania przetargów, bo niepewność w tym budżecie zatrzymuje nas w miejscu. Ceny jakby z każdym miesiącem robią się coraz mniej atrakcyjne. Ja w tych zmianach zadbałem o cztery istotne rzeczy. Ścieżka do Błękwidu dokumentacyjnie musi wrócić. Państwo mieli okazję pytać, jaki mam na to pomysł, do granic miasta, dokumentacyjnie, na terenie Parku Zwierzyniec, w uzgodnieniach z Zarządem Dróg Wojewódzkich i z Nadleśnictwem Złotów. Chcemy rozpocząć ten temat, co nie znaczy, że ona już powstanie w tym roku, ale rozpoczniemy dokumentacyjnie, będziemy gotowi na ten etap. Druga sprawa to są tereny inwestycyjne. Mam nadzieję, że też wszyscy wokół tej dyskusji zrozumieli, że aby teren, nasze miasto i ten teren był atrakcyjny, musi spełniać pewne standardy i tym standardem jest jego uzbrojenie, dlatego to zadanie wraca. Wraca zadanie wentylacji na basenie. Nie możemy czekać, kiedy to urządzenie się po prostu zepsuje w trakcie sezonu i dalej basen będzie generował ogromne straty, bo będzie wyłączone z obiegu. Nie idzie tam tak łatwo znaleźć wykonawcę, żeby zrealizować takie skomplikowane zadanie. Więc 15-letnia instalacja musi po prostu być remontowana. I temat remontu pomieszczeń urzędu, o czym mówiłem, i też na komisjach starałem się Państwu wyjaśnić, żebyśmy mogli to zadanie zrealizować. Rzeczywiście kilkanaście pozycji zaproponowanych przez Państwa pozostało, w tym nawet zostało rozszerzonych. Ulica Szpitalna, jeżeli już pojawiła się wola z Państwa strony, żeby ją zrobić, uważam, że trzeba je zrobić w całości, więc rozszerzyłem zakres tego zadania do ponad 500 tysięcy złotych, aby zrobić na całym odcinku, przystosować miejsca parkingowe, szczególnie tam, gdzie jest ten szpital na wysokości oddziału ratunkowego, gdzie należy te przejścia, te parkingi ustawić. Chcemy się tym wszystkim zająć. Sprawy zapisów, promocji, pan Korunkiewicz mówi nieprawdę, po prostu tłumaczone było to panu wielokrotnie. Nie można wpisać zadania, które przyjęliście jako zadanie, jak z budżetu zadaniowego, którym jest obchody 650-lecia. Po prostu ten wydatek związany z promocją, który jest z roku na rok w budżecie obecny, jest w wielu pozycjach, ale są to szczegóły techniczne tworzenia budżetu, o czym mówiliśmy. Jest na wielu, wielu paragrafach rozpisana kwota. I nigdy pan i tak nie zadba o to, żeby pan mi zabronił zawierania jakiejś umowy z jakimś medium, wydawcą czy producentem jakiegoś ozdobnego, nie wiem, linijki czy kubka. Także niech pan nie przekracza też swoich kompetencji, bo próbuje pan to puentować jakimiś takimi propagandowymi tekstami, że czegoś było dużo. Tylko mówię, że robi pan to w nieodpowiednim miejscu, tak? Dobrze, spokojnie, tak? Już. Dobrze. No to... Tłumaczę panu, że zapis niektórych zadań jest rozbity na ilość pozycji. Może... Ja w takim razie skończyłem. Tak, dziękuję. Jedynie tylko dodam, że rzeczywiście, proszę Państwa, jestem za tym, aby nie wprowadzać tej zmiany, ponieważ ona do niczego nie zmierza. Za przyjęty porządek obrad gwarantuje rozwiązanie wszystkich problemów na dzisiaj. Proszę bardzo, pan Stanisław Wełniak i przejdziemy potem do głosowania. Proponuję, żebym był ostatni. Aha, no. Dla rozładowania sytuacji, proszę Państwa, otwieram kiedyś Google wiadomości i pierwsza informacja jest taka, w Google wiadomościach, że radni miasta Złotowa uchwalili w budżecie zainstalowanie telebimu na cmentarzu w Złotowie. Druga informacja jest taka, że prezydent Trump zaatakował Iran. Panie burmistrzu, i nie mów pan, że pan w tym palców nie macza. Nie mów pan. Ja wiem, na czym to polega, tylko nie znam się na tym do końca. Proszę pana. No to już daleko idące słowa, ale... To jest między innymi tutaj kolegi. Kolegi. I dla rozładowania sytuacji, ja uważam,
że to jest po prostu wstyd. Wstyd. Pan podgrzał atmosferę Telebimu, wykorzystując i manipulując faktami. Koniec, kropka. Skończmy na ten temat dyskusję. Dobrze, pan Łukasz i... Dobrze, ale jeżeli już jesteś pod moim adresem. Dlatego dzisiaj jedna z interpelacji będzie dotyczyła rejestracji wszelkich spotkań w Urzędzie Miasta Radnych po to, żeby nie było czegoś takiego, bo był taki zarzut chociażby na ostatnim spotkaniu. Media mogły rejestrować po to, żebyśmy wiedzieli, jak rzeczywiście wypowiadają się na pewne tematy, jakie decyzje są podejmowane, ustalenia radni, a potem się z nich wycofują. Jeśli chodzi o jakiekolwiek materiały, które publikowałem na swoim profilu radnego Rady Miejskiej w Złotowie, Łukasza Piosika, to proszę mi w takim razie zarzuty podać, jeżeli gdziekolwiek podałem nieprawdę. Bardzo chętnie. Po to podałem, aby mieszkańcy mogli rzeczywiście zapoznać się z tym, co dzieje się na sesji, ponieważ media inne, które informują, podają skrajnie. Niech pan mi powie, media, z których pan korzysta, czy gdziekolwiek zapytały burmistrza innych radnych, oprócz 9 radnych, których wprowadzali jakiekolwiek zmiany. O tym mogą tutaj mieszkańcy powiedzieć i myślę, że doskonale potwierdzą, że dziękują za to, że takie informacje wprowadzam. Jeżeli się gdzieś pomyliłem, proszę pisać po to. Tam pod nazwiskami się podpisują ludzie. Tam nikt nie robi tego anonimowo. To nie są portale, na których są informacje podawane. Ja też pokazuję swoją twarz. Jeżeli gdziekolwiek państwa obraziłem, zapraszam. Jeżeli takie oskarżenia jak padają, że coś w Google, pan co, w Google można wiele rzeczy wyszukać jak się chce. To jest druga sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Daleko odbiegliśmy już od tematu, więc przejdziemy do głosowania wniosku.